stanie całe ciało pszczoły. Przypomina troszkę fasolkę. Co to jest? To tukan? Narysujemy czułki na głowie. To mupinka? Nie! Zakończymy je kołami. To motyl? Bardzo dobrze. Nie. Koło przyda się też do narysowania oka. Środek wypełnimy czarną kropką. Teraz łuk. To będzie uśmiech. Pszczoła jest zadowolona. Na ciele pszczoły narysujemy pasy. Pamiętajcie, że pszczoły są raczej spokojne, a swoich żądeł używają tylko, gdy poczują zagrożenie. Podczas latania częściej naprzykrzają się Wam osy. Pszczoły w tym czasie piją nektar z kwiatów. Łukiem narysujemy też skrzydła. Nasza pszczoła jest w trakcie lotu, dlatego są one ładnie rozłożone. Teraz linia prosta. Umieścimy ją na środku. Jeszcze kilka mniejszych linii. O tak, bardzo dobrze. Jeszcze z prawej strony. Teraz linia łamana. Wykorzystamy ją kilka razy i w taki sposób powstaną nogi. Przednie kończyny służą też do zbierania nektaru. Bardzo dobrze. Lecąca pszczoła narysowana. Działa! Pszczoły są bardzo potrzebne i należy o nie dbać. To dzięki nim może się rozmnażać większość roślin. One je zapylają. To teraz wasza kolej. Pokolorujcie swoje rysunki i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl, a my pokażemy je na ekranie telewizora. Siedzę w domu, kotek. Bardzo lubię spać w hotelu. Nie, 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 nie